poprzednim odcinku. Ciągle tu ktoś zasypia na tym, na... Oni się nieźle sobą zajmują. Oni nawet sprzątają po sobie, to są idealni kuracjusze. Kaś, Kaś, Kaś. Mikrofala się teraz pali! Kaś, Kaś, go... Kaś ten ogień. A może już nie ma nic w tej lodówce? Ej, faktycznie przecież ona jest pusta. Co? Kto? Nie, Natasza! Kurczę, jaki debil tutaj położył te zakupy! Pada nam Zobiesław. Bo właśnie się zastanawiam, czemu ciągle tutaj widzę Mrocznego Kosiarza? Przecież to nie jest czwórka, że Mroczny Kosiarz sobie chodzi przez cały dzień ponad... Cześć, witam w kolejnym odcinku wyzwania Asylum. W poprzednim odcinku pożegnaliśmy się z dwoma uczestnikami. Nataszą i Sobiesławem. Mieliśmy parę wpadek, dlatego też zebraliśmy się tutaj, by uczcić ich pożegnanie. Tutaj spoczywa Sobiesław Macierzanka i Natasza Unia, zaraz obok naszej sadzawki. Do tego zabiegu trochę złamałam pewne zasady, włączyłam wolną wolę i dokupiłam krzesła dla nich, żeby mogli oddać cześć. Musiałam sterować nimi, aby ubrali się w odświętne stroje. Ale już wyłączam wolną wolę i wracamy do rzeczywistości. Ogólnie mamy weekend, więc nasz bohater Maciek nie idzie dzisiaj ani jutro do pracy, więc możemy w sumie się skupić na paru innych aspektach naszego simowego życia. W związku z tym chciałabym, żeby wykorzystał ten czas na być może jakąś socjalizację i zbliżenie się do innych kuracjuszy. Właściwie to on z nikim tutaj się nie przyjaźni, aczkolwiek ma całkiem dobre relacje. Przyjaźni się tylko ze swoim kolegą z pracy, Edwardem Przeciwnikiem, i to bardzo. I ma podwójną chemię z jego żoną, Olą. Ale chciałabym, żeby porozmawiał być może z Janiną obraz. Where Janina? Janina ogólnie śpi, bo oni teraz są wszyscy strasznie zmęczeni. Maciek zabrał przed chwilą smaczną pomarańczę, ale niestety, aby nie łamać więcej zasad, nie mogę mu dokupić sokowirówki, z której mógłby zrobić sok, dlatego po prostu uzupełnię do lodówki te pomarańcze. W dwójce nie ma czegoś takiego jak zjedzenie pojedynczej pomarańczy, tak jak to jest w trójce i w czwórce. Trochę to jest głupie, że nie da się właśnie z takiej pojedynczej pomarańczy na przykład wziąć i zjeść, tylko trzeba ją albo wsadzić do lodówki, no albo zrobić z niej sok, no albo ją ewentualnie sprzedać. Mąż zadzwonił do Janiny. Janina ma świetne potrzeby. Ale zamiast odebrać telefon od męża, to gra sobie cały czas, okej. Okay. Robimy pierwszy sabotaż. Na koń do. Nie wiem, czy to się uda. Maćku, musisz to zrobić. No nie! Dobra, pierwsza próba nieudana. Jest niedziela i dużo osób dzisiaj pracuje. Maciek jeszcze śpi, ale już wstaje. I mam dzisiaj taki pomysł. Ponieważ on idzie jutro do pracy i bardzo ważne jest, aby jutro zaawansował, a jego pragnienia są bardzo ciężkie do tego, żeby podnieść mu aspiracje. To znaczy tak, możemy sobie teraz po prostu pójść na wycieczkę. A opcją numer 2 na szybkie podniesienie aspiracji jest umówienie się na randkę. A najbardziej na randkę Maciek chciałby się umówić z Janiną. Możemy spróbować, chociaż Janina jest teraz w pracy i wraca o 13, czyli za 2 godziny. O nie, pszczoły! Gościu! O nie, rybki nam umarły! Jak do tego doszło? Janina wraca z pracy. Wygląda na zadowoloną, chociaż potrzeby ma takie o, takie, że miała lepsze dni. Cześć Janina. Cześć Jan. No nie wiem, porozmawiaj sobie z nią najpierw na spokojnie o naturze, o swoich zainteresowaniach. I myślę, że ona nas pewnie lubi. Co? Ona ma z nami tylko 14. To nie wiem, czy się zgodzi. Nie, no jak na łaskotki się zgodziła, to na randkę też się zgodzi. To znaczy jest jeszcze jedna sprawa, ona ma męża, więc mogłaby trochę stawiać opór, ale jak widać nie stawia oporu. Jesteśmy na randce z Janiną. Okej, nie ciekawi ją rozmowa z nami. Kłóciliśmy się. No już mamy 37, jest spoko. Znaczy na razie bardzo przyjacielska jest ich relacja, nie wiem czy coś z tego będzie. Okej, chcę z nią zatańczyć. Tam tutaj jest radio. No i coś się dzieje, chcę z nią poflirtować.
Jest zauroczenie. Spróbuję pocałować. No ładnie. Jak będzie dobra randka, jak ta randka się zakończy, to również im obu potrzeby się podniosą, bo tak to się dzieje. Co tu się dzieje? No i już mamy ładną aspirację, nieprzeciętny intelekt, a nawet myśliciel epoki. Chcę jeszcze, żeby mieli randkę marzeń. Wtedy im na pewno pójdą potrzeby do góry. Ale ona podjęła decyzję, że idzie spać. Dobra, to już nie przeszkadzajmy. Ale jesteś chamski i gotujesz zawsze tylko dla siebie. Ciekawe, z jakim składem skończy się ten odcinek. Jak na razie ładnie gotują, jedzenia nam nie brakuje. Czas nam się kończy. No, jesteś niesamowitą osobą. W skarbie musimy to powtórzyć. A teraz Maciek chce, żeby sobie Sław mu się ukazał jako duch. Bo jest wiedzowym Steamem, nie dlatego, że tam coś do niego ma. Dobra, to jest pora na twoje ćwiczenia. Idź na rowerek. No i dostaliśmy jedną różę od Janiny za świetną randkę. W sumie mogę ją gdzieś położyć, co nie? Janina, wygląda na to, że zyskujesz trochę sławy. Co? Janina zyskuje sławę? Renomowany rezydent. Wkrótce może przydarzyć się coś dobrego. A skąd ona ma taką dobrą reputację? Przecież ona... Jej jedyni przyjaciele to jest jej mąż i jej kochanek Maciek. A Maciek jest... Maciek jest prominentną personą, ale to w ogóle co? Obgadują jej męża. Co on jej powiedział? Laska, nie dość, że zdradzasz męża, to jeszcze go obgadujesz. Jesteś z siebie dumna? Mamy poniedziałek. Idziemy w końcu do pracy. O nie! Piotr, miniony tydzień był koszmarny. Mam tylko nadzieję, że teraz będzie lepiej. Maćku? Naprawdę? Co? To są jakieś jaja? Naprawdę? Idź do ogrodu i się zrelaksuj. To jest jakiś żart. Pragnienie teleskop w cenie co najmniej 2000 simoleonów. No przykro mi, ale nie mogę ci go kupić, bo to jest wbrew zasadom. Maciek sobie chodzi boso po ziemi, bardzo zdrowo. Maciek zdobywa zieloną, brązową rangę ogrodnictwa. Supi, może teraz sadzić kolejne gatunki. Robimy kolejny eksperyment społeczny. Chodź tu, Jan. Czy mi się uda? Co ty, od razu taki flirt? Przecież to się na początku oczarowywuje albo coś. Co za gość. O, teraz jej gratuluję na przykład. No już lepiej, to może spróbujmy, nie wiem, zabawiaj. No, popisy. No, spodobało się. To może teraz Tereskę spróbujemy nakłonić. Strasznie podoba mi się nawet to, że ten zegar pokazuje dokładną godzinę, jaką mamy. 37 z nim ma aż już. Kurczę, nie da się objąć. Ma już za mało punktów. Piotr wrócił i Piotr ma... Pragnienie takie. No ładnie, Piotr ogólnie ma aspiracje romansowania. I też mu się Teresa podoba, ale w sumie Elżbietu też nie pogardzi. Mamy ducha. Mamy Nataszę. Natasza tutaj chodzi. Lata, lewituje. Miniony tydzień był koszmarny. Mam tylko nadzieję, że będzie lepiej. Aha, co ty nie powiesz? Okej, tutaj znowu Piotr zaczął się socjalizować z Elżbietą. Kurczę, musimy do niego wstać. Musimy zadziałać i im pomóc. Poszli sobie rzucać piłką. Zabawiaj Elżbietę. Elżbieta, gdzie idziesz? Usiąść, okej. Zaprzyjaźnili się, ale nic poza tym. Nie mogę nakłonić do flirtu. Tu się stworzyły trochę takie trzy pary. Piotr, Ela, Janina i Maciek, Jan i Tereska. Dalej przypominam, że Teresa, Janina, Piotr i Elżbieta, oni wszyscy mają rodziny. Wszystko masz spełnione. Użyźnij kompost i zasiej truskawki czy coś. Dojrzały nam pomidory, ale są chorobliwe. Dlatego chyba je sprzedam. O nie, ona jest nieszczęśliwa bardzo. Czyli kuracja w ośrodku samopomocy jej jak dotąd nie pomogła, tylko raczej przeszkodziła. Nędzny wyrzutek. Komandosi biorą udział w swoim dobroczynnym balu w miejscowym parku, tuż za granicami miasta.
Janina została poproszona o przyniesienie chipsów i sosu do wspólnego garnka, ale zapomniała o tym i pojawiła się z pustymi rękami. Reszta oddziału jest rozczarowana i Janina stwierdza, że powinna coś zrobić, by im to wynagrodzić. Może wykorzystać swoje specjalne szkolenie i wyruszyć na misję, by przekraść się przez linię wroga do szwedzkich stołów innych oddziałów, mając nadzieję, że uda jej się zabezpieczyć trochę potrzebnych przekąsek, może też sama wziąć udział w międzynarodowych zawodach tanecznych i spróbować zdobyć poważanie dla swojego oddziału. Okej, można taniec. Straciła punkt charyzmy za swój żałosny pokaz. Wow, awans, asystent badań nad wszami morskimi. Nareszcie udało oderwać się od zbiornika z delfinami. Asystujesz przy prawdziwych badaniach naukowych w SteamCity, a wszy morskie są niezwykle ciekawe. Pasjonuje cię poznawanie ich pozycji w łańcuchu pokarmowym. Nie zbaczaj z kursów, chodź co jakiś czas z laboratorium, aby zażyć trochę ruchu, a dasz sobie ze wszystkim radę. Okej, nadal jesteśmy wykoksowani i nie potrzebujemy rozwijać za bardzo żadnych umiejętności. Dobrze, jutro idziemy do pracy. O! Jan awansuje na stanowisko operator na słuchu. No nieźle. No to mu się wiedzie tutaj, całkiem nieźle. W przeciwieństwie do niektórych. Zawsze potrafię słuchać, a teraz nareszcie ci za to płacą. Zachowaj zdrowy rozsądek i skupienie podczas pracy. Godziny pracy są dość późne, ale przy odrobinie wysiłku nad rozwojem logiki możesz awansować w hierarchii miejscowych agentów wywiadu. Teresa, wzięłaś nam rachunki, dzięki, że przypomniałeś. I pójdziemy chyba na kolejną wycieczkę, bo ty uwielbiasz wycieczki. Czy Teresa może podejść? Mąż Janiny zadzwonił do Teresy. Co? Już nie ma jedzenia? Wow. Wow. W sumie mamy trochę pomidorów, moglibyśmy je wsadzić do tej lodówki. A czy ktoś panicznie potrzebuje jedzenia? No, Elżbieta jest trochę głodna. Teresa też jest głodna. Ale myślę, że zrobimy tak, że poczekamy do rana, żeby nie było tak bajecznie. Zobaczymy, co się wydarzy. Ogólnie nie jest to takie łatwe, żeby zabić Sima z głodu. Oni mają już cały czerwony pasek, ale oni jeszcze nie umrą, raczej. Tak mi się wydaje. Musimy dospać do rana. Idziemy do pracy na 9:00 i zamówimy dostawę dopiero. I zróbmy tak, że faktycznie zbierzemy te pomidory. Zasiejemy kolejne ziarno. I co, przyjechała? Co? One są już najlepszymi przyjaciółkami. Janina i Elżbieta. Wow. Okej, idziemy do pracy. A gdzie jest jedzenie? Przyszła ta baba z tym zamówieniem? Czy ona nie przyjechała? Ona powinna już dawno przyjechać. A może ktoś ją powitał, a ja tego nie widziałam. Dobrze, tutaj nigdzie nie leży jedzenie. Także albo jest w lodówce, albo... A jest, dobra. Piotr sobie zrobił. Czyli ktoś po prostu odebrał to jedzenie i włożył do lodówki. Musiałam to przeoczyć. Maciek do pracy. Elżbieta opuszcza dzień pracy, to nie spodoba się przełożonym. Maciek nie zaawansował, ale przywiózł Olę. Nie, znowu straciliśmy rybki. Zapomniałam je nakarmić. Maciek złapał owada podczas wycieczki. Aha, czyli jak mnie mam, on teraz jest w tym tu, tak? Tak. Żuk brykający. Sobiesław! Mamy i jego. Co? Elżbieta, co się stanęło? Ale jak to? Jejku, byłam na przyspieszonym i nie widziałam tego. Ale przecież oni mieli bardzo dobre potrzeby. Co? Oni tak randomowo umierają tutaj. No dobrze, stanie koło sobie sława. Pa, Elżbieta. O nie, a Elżbieta miała flirtować z Piotrem. Mój jest teraz pewnie przykro. A nie, on śpi. Okej. Dobra, usuwamy. Jedno krzesło. I jedno łóżko. To będzie ośrodek duchów. Ktoś go przestraszył. Sobiesław przestraszył. Jana. Poki. Stworzyć zombie, gościu. Nie można tego zrobić, bo bym musiała użyć nagrody. Masz godzinę do pracy, to możesz sobie iść na tą wycieczkę. Może zdążysz. No ale znowu tak średnio z tymi twoimi potrzebami, a ty już do pracy idziesz. Jeju. Chyba muszę wyjąć tego moda. Less chance of promotion. Bo z tym modem to wyzwanie będzie trwało 10 lat.
Znowu dzwoni mąż do Janiny. Maciek nie zaawansuje, bo ma paskudne potrzeby. Musisz się umówić na randkę chyba. No dobrze, nasz ziomek nie zaawansował, ale obiecuję, że zrobi to w następnym odcinku. A na razie to będzie wszystko. Postaram się w następnym odcinku trochę bardziej ruszyć akcję i na pewno parę razy zaawansować. O, cześć, Elena. No i dzięki wszystkim za oglądanie. Jeśli się komuś to na przykład podobało, to można napisać jakiś komentarz albo dać łapkę w górę albo w dół. No i do następnego razu, cześć.